Włączony? Nie z tej strony, jeszcze. Do zobaczenia, będziemy w kontakcie. Drodzy Państwo, to chyba pierwszy przypadek, kiedy wywiadu udziela ten, który zwykle wywiady prowadzi i konferencje, czyli rzecznik Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Marek Kaczmarczyk. Dzień dobry Państwu. Marku, to już druga konferencja w Spale z kadrą naszą narodową, tak? Tak, to jest druga konferencja, pierwsza w pierwszej połowie lutego. Zrobiliśmy dzień medialny. Ku uciesze i naszemu zaskoczeniu było bardzo dużo dziennikarzy, przyjechały najważniejsze media. Zresztą sami zawodnicy powiedzieli, że czegoś takiego od dawna, jak trenują, nie widzieli. I sami nie przeżywali, że mogą cieszyć się takim zainteresowaniem, że w ogóle media się nimi interesują. Bo nie ukrywajmy, wcześniej te ciężary były troszkę ukryte. Mieliśmy gwiazdy wielkie, mieliśmy obecność w mediach, ale tylko i wyłącznie przy okazji wielkich sukcesów. A to nie chodzi o to w nowej komunikacji, jeśli chodzi o Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Chcemy pokazać, że jesteśmy organizacją transparentną, nowoczesną, która nadąża z mediami. Mało tego, chcemy czasami te nowinki wyprzedzać. Chcemy być obecni wszędzie i pokazywać ciężary z jak najlepszej strony. Czyli możemy mówić o nowej jakości. To jest jedna, to jest jeden z filarów programu prezesa Szymona Kołeckiego. Zresztą jest to bardzo fajne, bo jeżeli przyjrzymy się największym związkom sportowym, ciężarom trudno dobić i porównywać się z takimi dyscyplinami jak siatkówka, jak piłka nożna, gdzie marketing i komunikacja funkcjonują na, można powiedzieć, poziomie profesjonalnym. My chcemy być takimi samymi jak wymienione związki. Rozumiem. Powstał też, widzę, bardzo dużą aktywność na portalach społecznościowych związku i to jest widoczne przez całą Polskę sztangistów, bo no nie, o tym wiemy. Nie da się ukryć, że to był jeden z podstawowych, a jednocześnie jakże prosty komunikator z ludźmi. Nie ma nic prostszego, fajniejszego, jak komunikować się w tej chwili przez portale społecznościowe, jak Facebook, Twitter. Jesteśmy obecni. Może to na razie nie jest najlepsze, może nie, po trochu, może jeszcze kuleje, ale po trochu dojdziemy do tego, że będziemy obecni. Zresztą śledzę dokładnie przez te 2 miesiące badania. Zaglądam na Face'a, gdzie jest fanpage i profil Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. I jest tam taka zakładka, gdzie nas oglądają i gdzie kliknęli lubię to, prawda? To nie ma fajniejszej satysfakcji i lepszej motywacji do dalszego działania. Mogę powiedzieć, że to jest wiele krajów świata w tej chwili, począwszy od Stanów Zjednoczonych, Kanady, w Europie wielu przyjaciół polskiej sztangi odwiedza nas i mówią poprzez Facebook, że fajne rzeczy robimy. Priorytetem też jest strona internetowa. Jaka ona była, każdy, kto ją odwiedzał, widzi. Jak zacząłem pracować w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów, też mocno narzekałem. Przypominam, to było w styczniu. Tak, to było w styczniu, w połowie stycznia. Ale wystarczyło kilka prostych, jeśli chodzi o administrowanie strony, kilka prostych rzeczy zmodyfikować, żeby ona była bardziej przyjazna, żeby nie była agresywna. My nie mamy wrogów. My nie chcemy mieć wrogów. Chcemy mieć jak najwięcej przyjaciół. Poza tym chcemy, żeby ta strona nie była tylko tubą władz, tylko była dla wszystkich. I stąd też apel, drodzy Państwo, do działaczy, do klubów. Jeżeli macie fajne informacje, ślijcie to na adres rzecznik prasowy@pzpc.pl. My będziemy te materiały zamieszczać. Nie ma tutaj autorytarnych, odgórnych zaleceń, że tylko my i tylko my i jeszcze raz tylko my. Nie. Chodzi o to, żeby to było dla wszystkich, oczywiście w granicach rozsądku i dobrego smaku. Jakaś weryfikacja tak rzeczywiście musi być. Ale a propos strony, to może wygląda, że będę trochę słodził, ale to jest po prostu prawda. Ostatnio dwukrotnie bodajże słyszałem, że
ludzie powiedzieli, zaczynam czytać stronę PZPC, czego wcześniej nie robiłem, bo tam się rzeczywiście zaczęło coś dziać, więc tutaj gratulujemy, bo tu rzeczywiście jest już taki pierwszy widoczny efekt, oprócz konferencji tego rodzaju, otwartych dni, tak jak na przykład było w Kielcach, tak? Nasze piękne sztangistki, zresztą anegdota do tej pory jest, że jeden z oglądających powiedział, że fajneście modelki wybrali do tego kontaktu. No, taka jest prawda, była tam Ania Leśniewska i Natalka Kraszewska z Ciechanowa. Świetne sztangistki, fajne zawodniczki, fajne w sensie poziomu sportowego, a jednocześnie bardzo atrakcyjne kobiety. I rzeczywiście były tam targi branży sportowej i mieliśmy swoje stoisko, to też jest nowość. Ludzie przechodzili i zacierali ręce i byli zdumieni, że coś takiego jest. I rzeczywiście miałem takie opinie, że, bo dziewczyny tam robiły pokazy, imitacje podrzutu. Znaczy no nie imitacje, no podrzut, tylko nie na najwyższych ciężarach. Mówię w sensie imitacje, te ciężary nie były największe, ale robiły tam normalny swój trening i rzeczywiście dużo ludzi płci męskiej oglądało to i zacierało i pytało się, przecierało oczy i się pytało po prostu, czy to modelki żeśmy wynajęli. Oczywiście nigdy byśmy o tym nie pomyśleli, bo mamy najpiękniejsze dziewczęta w Polsce. Oczywiście. Marku, a jak to jest z marketingiem w klubach? Czy widzisz tam jakieś zmiany? Czy już się zaczął jakiś Powoli. Wdrożyliśmy program szkoleń marketingowych, komunikacji. Wiemy, że to jest bardzo potrzebne. Tak, już niedługo ruszy ten program, tak, po przygotowaniu. Bo to jest znak czasu. Ten, kto nie potrafi się komunikować, nie ma w obecnym świecie racji. Powoli to rusza. Ale nie wiem, czy zauważysz, ile właśnie fanpage'ów i profili klubowych właśnie teraz, od początku roku powstało nowych. I to jest wyśmienite. Może to właśnie wydaliście ten taki przykład. Powiem może w sposób ekumeniczny. Daj Boże, żeby się tak działo. Jak najwięcej. Komunikacja jest potrzebna, komunikacja nowoczesna. Może tutaj umknęło nam. Za kilkanaście dni powstanie zupełnie nowa strona Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Taka, która nadąża za trendami, tymi, które obowiązują w poważnych firmach, w poważnych mediach, w poważnych gazetach, w poważnej telewizji. Ta strona będzie bardzo atrakcyjna dla kibica, dla działacza, dla trenera, dla zawodnika, dla wszystkich ludzi związanych z podnoszeniem ciężarów i nie tylko. Dziękujemy w takim razie. Czekamy już na nowego atletę, bo wiem, że niedługo takowy się ukaże. To też jest nowinka. Atleta w starej formie zakończył bodajże z czwartym numerem swój żywot. Teraz będzie o wiele nowocześniejszy, bardziej przyjazny, więcej będzie do poczytania, nie tylko dla branży ciężarowej. Docelowo chcielibyśmy również, żeby to było czytane pismo nie tylko przez branżę. Bardzo przepraszam na chwileczkę. Panie Jacku, jeszcze pani nie wychodzi. Musiałem zatrzymać trenera Chruściewicza, bo na pewno chcieliby nasi internauci też z nim chwilę się z nim poznać, co on tak ma do powiedzenia. W takim razie to była nowina, to był zupełny news, jeśli chodzi o atletę. Puściliśmy to w Polskę, poszło panie rzeczniku. Proszę czekać cierpliwie, w najbliższym czasie po Mistrzostwach Europy pierwszy numer nowego, a piąty w kolejności historycznej atlety ukaże się i będzie rozsyłany do klubów, zainteresowani dostaną. Obiecuję, że to będzie bardzo ciekawe. Dziękujemy w takim razie i czekamy. Dziękuję. I życzymy powodzenia Państwu z podnoszeniem ciężarów na dobre i na złe. Dziękuję. Tak na pewno będzie. To był krótki wywiad z rzecznikiem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, panem Markiem Kaczmarczykiem. A teraz zaprosimy przed naszą kamerę trenera kadry narodowej mężczyzn, pana Jacka Chruściewicza.